Co to, jakiś boss czy co? A nie, ona woła pozostałych, tak? No właśnie, czyli mamy kolejną misję, no i właśnie mamy znaleźć Boozera, który jest tutaj niby. Co to za miejscówka? Chciałeś się zapić na śmierć, okej, no dobra, w takim razie ruszamy. Boozer, jesteś tam? Zobaczymy, Boozer, co tam się z nim dzieje. Tak, Dick, jestem tutaj. No, czyli przynajmniej żyje. Robi się ciemno. No, gdzie? Chyba nie. Gdzie? Jestem na farmie. Okej, jasna sprawa. Trzeba będzie tutaj solidnie z nim porozmawiać. Kurde, jeszcze psuje słupy. Teraz ludzie nie będą wiedzieli, że trzeba się zatrzymać. Znaczy, tu jest jeszcze jakaś farma, okej, tego akurat nie widziałem. Ciekawe, Boozer! Ciekawe. Jesteś tam! Skizo powiedział, że ma butelkę whisky. Gdzie on mógł pójść z butelką whisky? Nie wiem, w każdym razie poszukamy sobie tutaj parę rzeczy. Fajnie, fajnie. Coś tu jeszcze mamy w tej stajni? Tak trochę średnio. Klimaty jak ze wsi po prostu. Ciekawe, jaki jest tutaj zapach wspaniały. Kurde, ale ciekawy tutaj domek. Pewnie tam sobie poszedł. Ale najpierw zobaczymy tutaj, jeszcze w tej największej stodole czy młynie, nie wiem jak to nazwać. Dobra, zabieramy itemy oczywiście. Coś tu jeszcze było? Nic? No okej, okay. Nie, mamy jeszcze coś tutaj na górze. Pałka. Kantówka czy pałka jest lepsza? Nie, to tak samo bije, więc bez znaczenia. A, tu już niczego nie znajdziemy, a więc tak jak się spodziewałem, pewnie trzeba będzie wejść do tego przytulnego domu. Zabitego dechami. Jeszcze, żeby było przyjemniej. O, zaraz kij base... Nie, to tak samo bije kij bezbolowy jak kantówka. Dajcie spokój. To musi być gdzieś tutaj. Tak bym się Boozer! Spodziewał. Jesteś tu? No, medykamenty, dobra. To chyba tu. Dobra, no, mamy tutaj butelkę whisky chyba. Butelka po whisky. Pusta. A jeszcze z hakiem jest koleś. Skrzynka piwa? Zaraz, zaraz, coś tutaj słyszałem. Co jest? No kurde. Co to, jakiś boss czy co? A nie, ona woła pozostałych, tak? Dobra, w takim razie jest tylko jedno rozwiązanie, trzeba ją zamordować. Kurde. No, przeskocz tędy, dobra. Kurde, tamtą chcę rozwalić, bo ona będzie krzyczała i będą problemy. Dobra, porobiona, pięknie. I teraz z tymi sobie jakoś poradzimy już. Wszyscy? Okej. Dobra, jakoś dało radę. A może po tej jeszcze tutaj coś zbiorę, to by dużo dało. Nie, nie ma takich możliwości. A nie, jest ucho wyjca. To jest wyjec. W sumie myślałem, że będzie nieco mocniejszy. No ale cały czas trzeba się na nim tutaj skupiać, czyż nie? Okej, nowy typ przeciwnika. Warto zapamiętać. Coś tutaj było jeszcze? Nie, to już wszystko. Dobra, czyli widzę, że Boozer wypił whisky i całą skrzynkę piwa. No to niezły tutaj wariat. No, o mój Boże, weź zamknij z drugiej strony, koleś. Ja chcę, żeby tutaj nikt już nie wchodził. O, proszę bardzo. Dobra. Co jest tutaj dalej? Kibel? Co jest, cholera? O Jezu, Boozer. Kibla nie widział, nie, główny bohater. Tędy. Dobra, ale tutaj fajne itemy są. Chwila, moment. To mi się przyda. No to co to jest? Nawet nie wiem. Zaskoczenie? Nie, dobra, nie mam pojęcia. Okej. Wyjmy imię może tej machine guna lepiej. Czy tutaj jest jakieś drugie piętro? Tego bym się spodziewał. Ale nie mam pojęcia jak tam wejść, niestety. No tu jest jeszcze leczenie, zaraz, zaraz. To sobie skorzystam, użyj. Dobra, teraz podnieś. Kurde, jak się tutaj wchodzi na drugie piętro? Nie wiem. Rozejrzyjmy się. No tutaj coś mamy, co zaraz. Znowu jakieś... A, czy on sobie poszedł gdzie indziej? Pusta.
Dobrze kieruję. Niech to szlak. Zaraz, jak to? Gdzie jest mój cel obecny? Nie mam pojęcia nawet. Idzie do domu. Buzer! Buzman! Hej, Dick. Jak leci, brachu? A gdzie ty, koleś, jesteś? Mówiłeś, że jesteś na farmie. Właśnie stamtąd wracam i nie ma cię na farmie, buzer! Okłamał mnie! No bo to na innej farmie, Dick. Bo na innej farmie byłem. No to jasna sprawa. Bo znalazłem sześciopak. Tak sobie pomyślałem, że się przejdę. Wiesz, taki mały szwendak przy zachodzie słońca. No więc poszedłem na inną farmę. No wiesz, no. A pan McDonald farmę miał. O czym ten koleś śpiewa? Zaraz, coś są jeszcze zębiaki. Co się stało w ogóle? Co ty wyprawiasz? Nie wiem, o mój Boże, jeszcze się wywaliłem. Pięknie po prostu. Dajcie mi spokój. Kurde, no! Te zombiaki głupie. Dobra, wsiadamy, nie wiem. Gdzie on tutaj pojechać? Czy mi się wydaje, czy on jest tutaj jakoś schowany, ten buzman? Okej. O! Kolejne ślady alkoholu. Co my tu mamy? Więcej butelek. Puste. Dobra, to tylko teraz mam jakoś to śledzić, ale zapomniałem, jak się to robi. To na farmie. To jest to doła. Może nie. A, czy jakoś pewnie tutaj będzie. Muszę się przyjrzeć dokładniej. No to jeszcze przy tych zombiakach wszystkich? Dajcie spokój, jak on też tutaj przeżył. Buzer! Jesteś tu? Buzman! Kurde. No same problemy z tym kolesiem, nie mam pojęcia. Nie, tutaj raczej go nie ma, pewnie na drugim piętrze, ale zobaczmy na przykład tutaj jeszcze. Nie, to wyjście, dobra. Jak sobie tutaj radzić? Chodę. Dobra, to gdzie teraz? Kolejna sypialnia. O kurde, ale dobra, ślady. Zobaczmy. Co my tutaj mamy? I kolejna butelka piwa. Mokre łóżko. O, o cholercia, co ty, koleś Buzman, tutaj Buzman zrobiłeś? Gdzie jesteś? Co, on wypadł przez okno, czy co? Dick, wiedziałem, że przyjdziesz. Napij się ze mną i przejdźmy się. Gdzie ty jesteś? Rozejrzyj się, powiedz, co widzisz, co jest w okolicy. Potrzebuję jakiegoś punktu orientacyjnego. Już ci mówiłem. O, no popatrz na to. Na co, buzer? Co widzisz? Droga, droga. O rany, po prostu zniknęła. Ktoś przyszedł. I sam nie wiem, jakby ją zmiótł. No, to mi dużo dało. Droga zniknęła? No tak. I jakby ktoś przyszedł i po prostu ją zmiótł. Zniknęła. No. Idę. I nagle droga zniknęła. Nie wiem, w takim razie może tutaj koniec drogi jakiś będzie, na przykład to tutaj. No, ale gdzie idziesz, buzer? Do domu. Tam właśnie idę. Do domu? Zostań tam! Zostań! Poczekaj! Dobra, w takim razie... Co, aż tutaj by dotarł? To jest niesłychane! Zostań gdzie jesteś, nie wychylaj się! Nasłuchuj motocykla, już jadę! Nie będę się ukrywał! Idę do domu, Dick! Do domu! No dobra, niech ci będzie. Kurde, nie wiem, co on tam próbuje zrobić. Gdzie do cholery? Co to? Co jest? A, czyli kolejne ślady, no dobra. Kurde, ale sytuacja nieprzyjemna. No dobra, to jest kolejna butelka, to... Nie wiem. Teraz jesteś. Teraz jesteś mu... A, czyli mamy już tutaj na pieszo przejść. No dobra, niech wam będzie. Nie mogę go podwieźć bez motoru. Okej. Jasna sprawa, dobra. Można to zrobić na jedyny sposób. Jesteś tam? Zbliżam się, po twoich śladach. Idę po twoich śladach. Jak mnie uczyłeś, a? I gdzie mu ta droga znikła? To ja po prostu nie wiem. Droga mu się skończyła podobno.
To jeszcze trochę dalej. Kurde, co to za przejazd? Ja nie mogę, wszystko rozwalone. Okej, jakoś daliśmy radę tutaj slalomem przejechać. O, witam serdecznie. Tak jest, daliśmy radę. Pójdź tu na przechadzkę. Hej, Dick. Jak leci, bracie? Buzer, gdzie ty leziesz? Do domu. Tak właśnie, bo nie mam... Jak... Nie mogę się doczekać powrotu na górę O'Leary. Nie idę na żadną jebaną górę O'Leary, idę do Fairwell. Cholera. Przestań, musimy się... Nie chcesz tego. A co? Spróbujesz mi przywalić? To ustaw się w kolejce za nimi. O-o! Okej. Dawać! Świetnie. Czyli już po nas? Tak, myślę, że skończy. Zjeżdżaj stąd. Nie, nie, nie wydaje mi się. Co, Buzer? Co? Bracie... Buzer? Pamiętasz, kiedy zginęła twoja kobieta? Co ci powiedziałem? Kiedy, John? Co ci powiedziałem, no? Znalazłem cię w połowie skrzynki whisky. Chciałeś się zapić na śmierć. Co ci powiedziałem? Chwyciłeś butelkę i wypiłeś duszkiem, a sporo tam było tej łychy. Powiedziałeś mi wtedy, że jeśli ja zapiję się na śmierć, to ty zrobisz to ze mną. Bo tak robią bracia. Czyli jak mówiłem, Buzer, to już koniec? Tak to się skończy? Ups, co tam się dzieje? Dobra, wynośmy się stąd. Okej, jakoś daliśmy radę go tutaj przekonać. Wow, jeszcze na wprost tutaj są. Jedź szybciej! Jeszcze ma ze mną... Ja nie mogę, co się tutaj dzieje? Widzę je, Buzer! Kurde, chciałbym się tutaj na tyły obejrzeć, jak to wygląda. To bez wątpienia musi być ciekawy widok. O kurde, jeszcze tutaj jest ich więcej! Skąd ich się tutaj tyle wzięło? Halo panowie, witam serdecznie. A, tam jest cała zgraja, rozumiem. Ha, głupki! O kurde, świrosek! Ej, zaraz! O kurde, jeszcze z tej strony, no dobra, niech wam będzie. Czy jakoś tędy mam przejechać, czy co? Gdzie mam się w ogóle dostać? Zaraz, zaraz, chwila, moment. A, tutaj mam dojechać, okej, okay, jasna sprawa. Ej, czemu mi się to nie zaznacza na normalny kolor? Ha, głupki. Zombiaki są za wolne, dobra. Więc daliśmy radę. Znalazłem Buzera, wspaniała sprawa. To już wszystkie! Wyjdziemy z tego. Tak jest. Wiedziałem od początku. Hej, hej, Dick. Buzer, słuchaj. Chciałem tylko powiedzieć dzięki, naprawdę. Buzer! Weź się tutaj, nie rozklejaj. Przyjechałeś tu i uratowałeś mój smutny tyłek. Znowu. Mam u ciebie dług, mam dług. Nie, nie, Buzer, żaden dług. Słuchaj, gdyby nie ty, już dawno bym nie żył. Albo tak. Gorzej. O, przepraszam. Cholera. Buzer nie żyje, co? O mój Boże, co ja zrobiłem. Dobra, może tym razem da radę tutaj przejechać i koleś nie zginie. No to myliłem się. O, dobra, damy radę. Pięknie. Poradzisz sobie? No pewnie. Już słyszę, jak wzywa mnie łóżko. Dobra, wspaniale. Może to będzie ostatnia akcja z jego strony, bo naprawdę tutaj cały czas jakieś rzeczy odwala. Nie wiem, koleś mnie wkurza na maksa. Dajcie spokój, co za postać. Okej, przeżycie to nie życie. Wspaniale. Nowy punkt umiejętności. Dobra, dodajmy sobie w takim razie na przykład możliwość użycia złomu do naprawy broni białej. Dobra. O, to w sumie całkiem przydatne, dobra, wspaniale. A sobie jeszcze tutaj zakupimy, proszę bardzo, okej. A i teraz drugi poziom mam tutaj, zakup, mogę jeszcze zakupić. A, bo jeszcze mam 5 punktów umiejętności, ja tego zupełnie nie widziałem. A, zwiększa obrażenia zadawane za pomocą stworzonej lub znalezionej broni białej, okej. Kupuję oczywiście. Zapewnia regenerację kondycji na za każde zabójstwo w walce wręcz. Również dobre, dobra. Teraz zobaczmy dalej. Umożliwia wykonywanie dłuższych kombinacji ciosów. A tutaj dalej. Umożliwia szybkie wykonywanie przewrotu
aby dojść do siebie po powaleniu. I nigdy nikt nie powala, dajcie spokój. Ogłuszenie normalnych ludzkich wrogów lub rojaków przez wbiegnięcie w nich sprintem, co? Bycza szarża, are you serious? Dobra, to jest ciekawe. Na wykonywanie krytycznej eliminacji ludzi, dobra, krytyczne eliminacje, dobra. Jeszcze chyba mam jeden punkt, dobra, wspaniale. Przewroty zużywają znacznie mniej kondycji, możliwość ogłuszenia słabszych przeciwników poprzez trafienie kamieniem. Znacznie zwiększa obrażenia zadawane za pomocą stworzonej... Dobra, więcej damage'u, tak jest. O, będę bił wszystkich. Tak jest! Więc kilka miesięcy temu... Wspaniale. No wiesz... Dick, znalazłeś go? Ta, daliśmy radę, jakimś cudem sobie wyobraź, Ricky. No i co z nim? Wiesz, co znaleźć? Cóż, powiedzmy, że jutro będzie potwornie skacowany. Skacowany? Dobra, muszę o tym pamiętać, jak zajrzę do niego o 6 rano. Tak, tak, dzięki Bogu. Zasłużył. Dick, grunt, że nic mu nie jest. Dobra. Odblokowano nową misję. Co jest teraz nie tak? Nawet zupełnie nie mam pojęcia. Tej misji nawet nie widać. Chyba, że jest jakoś tutaj. Tak jest, dobra, okej. Chwila, moment. Trochę ciężko zauważyć. A, jest, los, dobra. Tak, zgłoś się. Z kim ja w ogóle teraz rozmawiam? Z Ricky? Chyba? Zaraz zobaczymy. Hej, Ricky, mam do ciebie małą prośbę. Jasne, co jest, Dick? Chodzi o łapę Boozera. Widziałem ten hack, który dla niego zrobiłaś i jest świetny, ale może nie sądzisz, że byłoby lepiej, gdyby zamiast haka miał, sam nie wiem, może coś w rodzaju noża albo jakiegoś ostrza, no wiesz. Oho, zaczekaj. Wyrzutni rakiet jeszcze i będzie jak jakiś Squake'a. Co jest nie tak? Chcesz, żebym zrobiła protetyczne ostrze dla Boozera? No tak, pomyślałem, że poprawi mu to humor, że no wiesz... Czyli mam uzbroić Boozera? Użyłbym raczej innego słowa. Ja sobie robię, Dick. Myślę, że to świetny pomysł. Sprawdzę, jakie mam części i dam ci znać przez radio. Dobra? Okej. Okay. Luz. Czyli co, poszło łatwiej niż myślałem, tak? Dobra, nieważne. Okej, okay, dobra, po robocie, wspaniale. Zaraz, gdzie ja mam się teraz udać? What the hell? Czemu aż tutaj? Marion Fawkes. A, bo potrzebuję jakichś chyba zapasów, tak? O to chodzi? Chodzi o łapę Boozera, kurde, ale zanim ja tam dojadę, to minie, kurde, miesiąc, nie? Trochę głupio, no ale dobra. No dobra, więc chyba zaraz będę tutaj na miejscu, z tego co tutaj widzę. O, zaraz, jakieś tutaj skoki mam wykonać? Nie, kurde, co to za przejazd. No dobra, jesteśmy w sumie na miejscu, tak? Tutaj mamy znaleźć jakieś materiały dla tego Boozera, żeby tą łapę jemu wykonać. Ten materiał, nie wiem co ja myślę w sumie. Metalowa rurka, tego właśnie szukam. Dobra, robimy wszystkie zombiaki, proszę bardzo. Kurde, co ty taki mocny jesteś? Dobra, wspaniale. Teraz sobie przynajmniej tutaj ulepszyłem bicie z mele, więc teraz cześć, o wiele szybciej to wszystko ogarnął? Chodzi. Cześć, Dick. A, i to było to? Tak, jest okej. Okay. Będzie o tym pamiętać do końca okay. życia, jak każdy z nas. W końcu wszyscy wiemy, co znaczy kogoś stracić. Tak, to prawda. No to jeszcze kanister? Nie, w sumie mam tutaj na maksa paliwa. Dobra, więc mamy metalową rurkę, wspaniale, a teraz? Jeszcze jakiś inny przedmiot. No dobra, niech wam będzie. Nóż. Gdzie ja niby znajdę ten nóż? Zaraz. Gdzie był ten sklep sportowy? No chyba jakoś tutaj, ale ostatnio byłem tutaj, to pamiętam, był jeden wielki syf, tak prawdę jest, że pojechałem. Co to za ten wyjazd, czy co? Kurde, durny zombiak! Dajcie mi spokój, ha, głupek. O, porobiony jest, tak jest, dobra, daliśmy radę. Wypal wszystkie ogniska, dajcie mi spokój. Mam inną tutaj misję, tutaj chciałem się dostać, dobra, wysiadamy.
Kurde, durne zombiaki jeszcze. Weźcie na wstrzymanie. Dobra, 4 hity to maksymalna ilość, tak jest. Boozer, zgłoś się. Tu Dick. Pewnie śpi. Pewnie tak, no i tego noża tutaj szukamy. To ty? Kurde, wybacz chłopie. Oczywiście. Ja nie chciałem cię obudzić. No, po pracy z łopatą przez cały dzień odpływam, kiedy tylko się położę. A co tam chciałeś? Tylko sprawdzam, co u ciebie, brachu. Upewniam się, że znowu, no wiesz, nie poszedłeś w nocne tango z hordą. Ej, nie martw się o mnie. A, czy tutaj myśliwski nóż był gdzieś, ale ktoś go zabrał? Pogadamy później, bajo. Dobra, bajo, bajo. To teraz muszę tylko znaleźć nóż. Wow, co to jest? The hell? Turendy. Co to ma być? A nie, dobra, to jest jakaś połowa ciała. Myślałem, że jakieś, nie wiem, nienarodzone dziecko tak to wyglądało. No, kurde mały. Weź się uspokój. O, czy to jest to? A jeszcze mam złom zebrać. Kurde, no dobra. Dobra. Następne gniazdo, do dzieła. No ale ja nie chcę gniazda, ja chcę złom. To jest dla mnie najważniejsze. Nie mam pojęcia, gdzie on może być. Syfu tutaj nie chcę jakoś specjalnie robić. Ja w ogóle złomu nie mam nigdzie, czy co? To jest durne trochę. Halo, witam zombiaka. No, ta broń powinna być przyzwoita, nie? No witam. No to na 2 hity tutaj zabija. Kurde. Nie wiem, czy nie przesadziłem. Nas wszyscy tutaj na mnie przyjdą. Kurde, ale jeszcze 10 złomów, dajcie mi spokój. Jakiś młot, okej. Ciekawe. Jak tu żyć? A co się stało z tym zombiakiem? What the hell? Czy wy to widzicie? Porąbało go. No dzień dobry, koleś. Dobra, podejdźmy jeszcze bliżej. Witam serdecznie, jak się koleś masz? Co on tutaj w ogóle próbuje? Ha! Głupek. No i co mi teraz zrobisz? Nic mi nie zrobisz. A takie zbliżenie do zombiaka macie wspaniałe. Dobra, cudownie po prostu. Co się tutaj stało? Nie mam pojęcia. Kolejny porąbany. No nie mam pojęcia, no. Co jest naszą misją w ogóle? Zbierz złom 5 na 10. Czyli, a, bo ja mam 5 złomów, tak? Kurde, ale zdobywanie złomów to nie jest takie proste w sumie. Może jakoś tutaj coś będzie, zobaczmy. A to chyba z tego się zabiera. Z samochodów. Jeżeli mi pamięć nie myli. Zaraz, chwila, moment, tutaj wszystkie otwarte. Ale słabo. Chyba tutaj coś będzie. No jest jeszcze, kurde, wariacik, no. Daj se na wstrzymanie. No w samochodach były, pamiętam, te złomy. Czyż nie? Halo? No właśnie. A, czy jeszcze w sumie jeden przeszuka mi to by było na tyle. Czyli dlatego się te samochody przeszukuje, ja w sumie zapominam. A teraz to by było chyba już wystarczające, czy nie? A, czyli teraz mam wszystkie części i dostarczymy to Ricky i wygraliśmy. Tylko to takie kurde głupie, no patrzcie ile mamy tutaj jechać, nie? To jest jakaś durnota. Chyba z 6 km łącznie. Więc jeżeli nic nie będzie po drodze ciekawego, to chyba sobie odpuszczę tutaj pod względem gameplayu. Dobra, w sumie jesteśmy już prawie na miejscu. Kurde, jaka tutaj w ogóle pogoda, coś... A jeszcze do nas strzelają jacyś, co to ma być? Witam serdecznie wszystkich. Ale ich przejechałem, jak...
I zaraz ich robimy! Tak jest! Sikiery! O, co my tutaj robimy? Kurde, nie mogę... Jak mu go obciąłem? Ale jestem zły! No witam panią! Co, jeszcze będziesz do mnie strzelała? Ale głupia! No i co? Jeszcze dobijemy, albo i nie. Dobra, dwie puszki po niej zdobyliśmy. No i po co oni tutaj w ogóle przyjeżdżali? Dobra, okej, kurde! Lepsze to niż nic. No, ja chcę ten swój karabin. Tylko nie mogę tego motoru sprowadzić, durnie. Dobra, dostajmy się jeszcze na koniec do Riki, ponieważ mamy jej oddać wszystkie przedmioty, które zebraliśmy. No i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. A ty jeszcze nie śpisz? Kurde, trochę późno, muszę przyznać. Jeszcze w taką pogodę pracuję. Ale tutaj tytan pracy. Mam te części, o które prosiłaś. Świetnie. To wpadnie niedługo, a zobaczę, co da się zrobić. Riki... Dzięki. Luz. Buzer to jeden z nas. Więc tak. Okej, a więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zostawiajcie lajki, suby, dzwonki po kolejne codziennie wychodzące odcinki z tej gierki. No i w sumie nie wiem, pewnie też z innych gierek, ale w sumie na razie nie mam pojęcia z jakich. Jeżeli macie pomysły, co mam nagrywać, jakieś gry multiplayer, gry single player, to piszcie o tym w komentarzach, bo na razie w sumie wiem o tym Days Gone i na razie nie mam pomysłów na inne serie, może coś niedługo nagram innego. Dobra, w każdym razie to by było na tyle na dzisiaj, ja się z wami żegnam, no i do jutra.